Cześć, z tej strony Mateusz. Kilka dni temu do sieci wyciekły najnowsze informacje wraz z cenami na temat iPhone'ów 12 i specjalnie podkreślam tutaj słowo iPhone'ów 12 ze względu na to, że mają być to aż dwa tańsze modele, które również Apple we wrześniu pokaże. Oczywiście wraz z tymi lepszymi, high-endowymi iPhone'ami 12 Pro, bo o nich generalnie na co dzień w tych filmach o plotkach mówię, natomiast w tym filmie chciałbym poruszyć wątek tych dwóch tańszych iPhone'ów, które notabene mogą tak naprawdę Was bardziej zainteresować, przez to, że po prostu będą bardziej przystępne cenowo, ale dodatkowo w tym materiale również będę chciał poruszyć wątek Apple Watcha 6 generacji, czyli zegarka, który ma również ukazać się na tej premierze z nowymi iPhone'ami. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Jeśli tak będzie, to zostawcie łapkę i subskrybujcie mój kanał, aby po prostu być na bieżąco i nie przegapić żadnych nowych filmów. Oczywiście, jak wszyscy dobrze wiemy, do września, czyli do tej zakładanej premiery nowych telefonów od Apple jest coraz mniej czasu. Mówi się, że na 99% to będzie właśnie w tamtym miesiącu. No chyba, że przez obecną sytuację Apple będzie musiało po prostu przełożyć tą premierę do października, ale to już jest taki deadline. Także coraz więcej informacji właśnie pojawia się o tych telefonach. No i tak jak Wam wspominałem na początku, w ostatnim tygodniu, kilka dni temu dosłownie, pojawiły się informacje w sieci o cenach tych telefonów, które mają odpowiadać tym iPhone'om w trochę biedniejszych wersjach. Natomiast nie wiem, czy biedniejsza wersja to i tak jest dobre słowo na to, ile faktycznie w ogóle te telefony kosztują, no i z drugiej strony jak są wykonane. Przede wszystkim wszystkie te cztery modele iPhone'ów, te dwa tańsze oraz dwa droższe, będą miały taką samą konstrukcję, nawiązującą do iPhone'ów 4, do iPhone'ów 5, czyli po prostu te boki kanciaste, natomiast samo wykonanie obu tych telefonów, obu par tych telefonów, będzie oczywiście trochę inne, ze względu na to, że te droższe wersje, na których dzisiaj się nie będę też specjalnie skupiał, będą po prostu lepiej wykonane na przykład ze stali. Natomiast te gorsze, czyli te dwa tańsze iPhone'y 12, będą miały na bokach aluminium. Ale to nie koniec, ze względu na to, że rozmiary tych telefonów także mają się troszeczkę zmienić, ze względu na to, że te telefony mają mieć 5,4 i 6,1 cala wyświetlacze. I co ciekawe, te ekrany wreszcie tak naprawdę w 2020 roku dopiero będą miały ekran OLED. Może to wynikać z tego, że ta technologia już jest coraz bardziej popularna. Generalnie o ile zastosowanie jeszcze ekranu LCD w iPhone'ie SE za 2200 można powiedzieć, że jest jakoś uzasadnione, żeby nie podbijać po prostu tej ceny, no to przy tych obecnych cenach, o których zaraz będę mówił, jednak fajnie, żeby nawet te najtańsze iPhone 12 miały już ten ekran OLED i to jest po prostu coraz bardziej prawdopodobne. Także tutaj naprawdę będzie odczuwalne dość duże wzmocnienie względem właśnie iPhone'a 11, który ma cały czas ten ekran LCD. Tym, że Apple tutaj też ma zrobić pewne rozgraniczenie, a mianowicie te ekrany w iPhone'ach 12 mają mieć po prostu 60 Hz odświeżania, natomiast te z tej linii Pro mają mieć ten ekran na poziomie 120 Hz, więc znowu po prostu będzie taka delikatna różnica. Chociaż nie wiem, czy taka delikatna, bo ta technologia ProMotion w iPadzie Pro naprawdę dobrze działa. No i później jak już się przyzwyczajicie, to już nie chcecie oddawać po prostu tego urządzenia. Oczywiście wszystkie te telefony mają być wyposażone w technologię Face ID. Co ciekawe, ma tu być też mniejszy notch, aczkolwiek nie będzie całkowitego jego wyeliminowania. Na to bym w ogóle nie liczył, co już kiedyś Wam mówiłem. Z drugiej strony, jeśli chodzi o sam procesor, to Apple też tutaj na pewno przyspieszy i będzie znów Apple A14, który będzie szybszy oraz bardziej wydajny. Natomiast mają być w tych modelach też 4 GB RAMu. Przypuszczam, że znowu tutaj będzie lekka różnica na niestety niekorzyść tych modeli w stosunku do tych lepszych. Natomiast dla zwykłych użytkowników spokojnie to i tak powinno wystarczyć. Natomiast znów się zakłada, że tutaj właśnie te iPhone'y będą popisywać się lepszym czasem pracy na baterii na jednym naładowaniu, aniżeli te modele z tej wyższej serii. No a dodatkowo mają być też oczywiście w nich usprawnione aparaty, z tym, że będą to tylko dwa obiektywy, czyli będzie taka sama sytuacja jak obecnie w iPhone'ie 11. I szczerze nie stawiałbym jakoś mega mocno na to, że Apple udoskonali ten aparat, włoży po prostu więcej megapikseli ze względu na to, że po prostu muszą sobie zostawić jakąś przestrzeń na ten najwyższy po prostu model. No więc jak widzicie, trochę tych zmian jest. Przede wszystkim będziemy mieć nowy design z nowym, starym ekranem OLED. Dodatkowo mają być podobne komponenty, trochę gorsze aniżeli te modele z serii iPhone'a 12 Pro. No ale to wszystko ma się zamykać w cenie jedynie 650 oraz $750 za tą większą wersję. Także szybko licząc, w przypadku tego mniejszego modelu powinniśmy się zamknąć gdzieś w cenie na poziomie 3400, natomiast w przypadku tego większego modelu gdzieś 3800. No i patrząc tutaj na cały rynek, nie tylko na segment produktów Apple, można dojść do wniosku, że Apple bardzo mocno by zaatakowało znowu ten poziom średnich flagowców. Oczywiście średnich, no za 3000 to jest też bardzo drogi smartfon, ale jednak patrząc po prostu na dzisiejsze realia rynkowe, tak trzeba powiedzieć. Także Apple może się spokojnie zdecydować na taki ruch i to by było jak najbardziej uzasadnione. Z tym, że zastanawiałem się też już tak prywatnie, że generalnie to nie do końca mogłoby być dobre
dla przyszłych konsumentów i dla osób, które po jakimś czasie chciałyby po prostu sprzedawać te urządzenia. Generalnie chodzi mi o to, że urządzenia Apple słynęły zawsze z tego, że bardzo mocno trzymały cenę. Jak kupiliście kiedyś iPhone'a 5, to on po roku czasu był tańszy gdzieś o, nie wiem, 20%. Natomiast teraz przy obecnych smartfonach, przy tej ilości wypuszczanych smartfonów, niestety ten atut, jeśli chodzi o firmę Apple, trochę spada. Zauważcie sobie, za ile teraz po roku czasu możecie sprzedać swojego używanego iPhone'a 10S, albo zaraz będziecie mogli sprzedawać swoją 11, 11 Pro. Generalnie te ceny muszą być już tańsze gdzieś o 30-40%. W związku z tym dochodzimy do takiej sytuacji, że mam wrażenie, że im więcej Apple ma tych telefonów w swojej ofercie, czyli obecnie to już będzie, nie wiem, 5 iPhone'ów, no i teraz porównując na przykład do oferty sprzed kilku lat, kiedy mieliśmy w niej iPhone'a 4, 4S, 5 i tak naprawdę te telefony były 2, może 3, no to ta przepaść jest po prostu ogromna i musi generalnie odbijać się po prostu na przyszłych konsumentach, którzy później chcą odsprzedać te swoje używane po prostu telefony. Także mam wrażenie, że niestety ten duży stosunkowo argument przemawiający ze zakupem produktów Apple powoli się wypala. No może nie jest to aż tak dramatyczne jak w przypadku konkurencji, która jeszcze więcej ma tych telefonów na rynku i często jeszcze więcej prowadzi jakichś akcji promocyjnych, dodając jakieś gifty, dodając w ogóle jakieś cashbacki i tak dalej. Wtedy tam ta cena już w ogóle leci na łeb na szyję po jednym roku. Natomiast tutaj w przypadku iPhone'ów mam wrażenie, że będzie podobnie, więc paradoksalnie może się okazać, że Apple obniżając cenę na starcie takich iPhone'ów powoduje, że później klienci mają już problem z ich odsprzedażą w naprawdę dobrych pieniądzach i sami też muszą opuszczać. No bo patrzcie nawet na obecną sytuację. Jeśli macie iPhone'a 10S, 64 GB i będziecie chcieli go sprzedać za 2500, no to jest tak naprawdę niemożliwe, aby go sprzedać w stanie używanym za taką kasę, ze względu na to, że nowa wersja tego telefonu często lata po 2900. Ale co ciekawe, taka informacja również się pojawiła, że do tych wszystkich iPhone'ów, nawet z tej topowej serii Pro, mają już być niedodawane słuchawki AirPods, czyli te słuchawki stare na kablu. Tak naprawdę jest decyzja po dobrych kilku latach jak najbardziej uzasadniona moim zdaniem, ze względu na to, że to są już tak naprawdę elektroniczne śmieci. Nikt tego nie używa, te słuchawki są dość słabe jak na 2020 rok, a z drugiej strony coraz więcej osób korzysta po prostu z AirPodsów, które naprawdę też tanieją i w dobrych pieniądzach je można kupić. W związku z tym taki ruch wydaje się jak najbardziej uzasadniony i wcale bym nie krytykował Apple akurat za to. Bardziej by ich można pojechać za to, gdyby z tym iPhone'em 12 dalej nie było szybkiej ładowarki. Wtedy to po prostu by mnie rozłożyło znowu na łopatki. Natomiast żebyśmy nie kończyli w taki sposób, jeszcze przygotowałem kilka informacji na temat Apple Watcha 6 generacji. Myślałem, żeby zrobić osobny film, ale stwierdziłem, że na tę chwilę jest po prostu trochę za mało informacji na temat tego urządzenia. Ono generalnie nie będzie rewolucyjne, to znaczy nie zmieni się ten kształt zegarka z kwadratu, powiedzmy, na kółko. Raczej nie, raczej ten zegarek nie będzie okrągły. Natomiast ekran znowu ma się polepszyć ze względu na to, że Apple chce po prostu zrobić ekran niemal bezramkowy, czyli taki edge to edge, i to by było naprawdę fajne. Zresztą to bardzo ciekawie wygląda po prostu na tych wszystkich konceptach, wyciekają po prostu do sieci. No i z drugiej strony ten ekran ma też umożliwiać korzystanie z czytnika linii papilarnych, czyli Apple w jakiś tutaj sposób chce zaimplementować ten czytnik. To jest dość ciekawe pod kątem przyszłej implementacji takiego czytnika w ogóle do ekranu iPhone'a, chociaż wydaje mi się, że może być to w ten sposób rozwiązane, że po prostu z boku będzie gdzieś ten przycisk Touch ID i tutaj gdzieś generalnie na koronce może być czytwany ten wasz odcisk palca. Natomiast jeśli chodzi o inne nowości, to one raczej będą dotyczyć znowu środka tego urządzenia, czyli znowu ten Apple Watch dostanie nowszy procesor, troszeczkę lepszą baterię, ale znowu nie aż tak fajną, jak przy tych na przykład jakichś smart opaskach, czy takich zegarkach typowo fitnessowych, gdzie ta bateria potrafi wytrzymywać naprawdę dobre kilka dni, jak na przykład ostatni Huawei, którego też testowałem. Tamta bateria jest naprawdę rewelacyjna, bo ona wytrzymuje spokojnie 10 dni, natomiast tutaj ma to być powiedzmy 2-3 dni znowu. No ale z drugiej strony Apple tutaj chce zaimplementować różne czujniki do mierzenia kolejnych rzeczy i na przykład ma być wprowadzony monitoring snu, który wielu osobom może naprawdę ułatwić życie. Z drugiej strony ma być też pomiar saturacji tlenowej krwi, no i też ma być coś taka innowacyjna, ciekawa funkcja pod tytułem monitorowanie zdrowia psychicznego. Wydaje mi się, że to może być podobne rozwiązanie do tego, które obecnie jest, czyli kiedy zegarek wam mówi, że na przykład powinniście wziąć kilka wdechów i na przykład pooddychać tak mocniej przez minutę, aby się po prostu wyciszyć, tak odprężyć, poczuć lepiej. Myślę, że to w tę stronę może pójść. No i poza tym raczej nowych zmian nie będzie, chyba że nowe zmiany jeszcze traktujemy w kategoriach pasków do Apple Watcha, które mają być przeprojektowane, a raczej te wersje skórzane. Chociaż ja średnio za nimi przepadam, raczej wolę te nylonowe albo w ogóle gumowe. One są naprawdę bardzo dobre do biegania. Tak to wygląda generalnie, jeśli chodzi o te nowości. Prawie wszystkie nowości, które mają być pokazane we wrześniu, październiku tego roku. Specjalnie mówię prawie, no bo nie mówiłem za dużo w tym filmie o 12 Pro. Natomiast na temat tamtego urządzenia wypowiadałem się w innych materiałach, więc jeśli jesteście ciekawi na taką pełną jakby recenzję tych wszystkich plotek dotyczących tamtych urządzeń, to odwiedźcie moje
moje inne filmy. No a w tym materiale to już by było na tyle. Jeśli podobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę. No i subskrybujcie też kanał, aby być po prostu na bieżąco. No a my widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!